1948 roku pisał: Ład Boży w świecie. To boskie państwo sprawiedliwości i wolności nie jest jeszcze, ale staje się poprzez epoki i kultury, wojny, rewolucje i upadki narodu. Niewielu ze śmiertelnych umie wypatrzyć ten ład w całej jego pełni i piękności. Ale żyjemy po to, aby go urzeczywistniać, bo przezeń dopiero stajemy się nieśmiertelni. Dziś w cyklu Zapomniani Bohaterowie Jerzy Braun, ostatni delegat rządu na kraj, filozof i poeta. Jerzy Braun urodził się 1 września 1901 roku w Dąbrowie Tarnowskiej w rodzinie inteligenckiej. W 1913 roku wstąpił w szeregi polskiego harcerstwa. Mając 15 lat został drużynowym. Później był komendantem chówca w Tarnowie, współredaktorem pisma Młodzież Sobie oraz wydawcą redaktorem pisma Czuwaj. Napisał znaną piosenkę Płonie ognisko i szują knieje. Posłuchajmy początku tej znanej pieśni. Skomponowana razem z matką piosenka Hej, przed nami bramy świata została uznana w latach 30. XX wieku za międzynarodowy hymn harcerek. Jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w 1921 roku zadebiutował rok później tomikiem wierszy Najazd Centaurów. W 1929 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie zainteresował się filozofią mesjańską Józefa Marii Hene Wrońskiego. Jego poglądy popularyzował na łamach wydanego przez siebie do tygodnika Z. Redagował także Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego i biuletyn Agencja Antymasońska. Braun w II Rzeczpospolitej opublikował 6 tomików wierszy, kilka powieści, 2 misteria i 3 dramaty. Wiersz o Piłsudskim. Nie umiemy w młot przekuć żołnierskich uniesień i szaruga dni zwykłych serca nam przeżera. O, gdybyś wziął nas w dłonie i takimi wskrzesił, jacyśmy szli w mundurach za Polskę umierać. Gościńce wtedy drgały jak struny olbrzymie, pod gradem naszych kroków, jak pod Bożym biczem. I gnało nas jak burza twoje gromkie imię, komendancie lwie siwy z pochmurnym obliczem. I zadwiodłeś się na nas, komendancie miły. Myśmy nie byli godni twoich wielkich marzeń, umieliśmy umierać, lecz było nad siły zachować wielkość ducha dla codziennych zdarzeń. I miałeś w nas złych chłopców, niekarnych i głupich, twarzących się jak dzieci o białe i czarne. I ten krwawy szmat Polski, coś ty nam okupił, myśmy psuli bezmyślnie i pruli na marne. Braun uczestniczył w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Po kapitulacji stolicy przeniósł się do Krosna, gdzie współtworzył organizację konspiracyjną Nowa Polska, której przewodził. Wiosną 1940 roku powrócił do Warszawy i doprowadził do powstania Unii, największej katolickiej organizacji konspiracyjnej. Po włączeniu Unii w szeregi konspiracyjnego Stronnictwa Pracy wszedł w skład zarządu głównego stronnictwa. W polskim państwie podziemnym był zastępcą kierownika kierownictwa walki cywilnej, członkiem Rady Jedności Narodowej. Redagował także konspiracyjny miesięcznik Kultura Jutra. W Powstaniu Warszawskim Braun kierował Biurem Informacji i Propagandy Armii Krajowej na Śródmieście oraz współpracował z pismem Barykada Powiśla. Pytany po latach o najsilniejsze wrażenie z powstania odpowiedział:
Pierwszy wieczór, pożary. Miasto drżało od wybuchów, a na gmachu poczty powiewała polska chorągiew. Ze wszystkich okien wyglądali młodzi ludzie gotowi do walki. Jerzy Braun z Balady o Warszawie. Nie chciałaś ty, Warszawo, wianka z gwiazd nad głową, aż cię przepalił Bóg swym najdziwniejszym słowem. Nie chciałaś ty niczego, jeno swobodnej woli, aż cię przymusił ogniem stać się stolicą stolic. Wierzyłaś tylko co dzień, wiedziałaś przeczuciem wieszczym, że przyjdzie pański duch na sąd ten ostateczny i że się złuszczy zło i wykruszy gwałt i odpadnie. A słowo w misie ziemi jak ziarno zostanie na dnie. Po kapitulacji powstania Braun pozostał w konspiracji. Kiedy NKWD aresztowało w marcu 1935 roku Kazimierza Pużaka, stanął na czele Rady Jedności Narodowej. 27 czerwca 1935 roku został ostatnim delegatem rządu na kraj. Jego autorstwa był tzw. Testament Polski Walczącej, kończący działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w którym sformułowano postulaty, cele dla wszystkich polskich patriotów. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską policję polityczną, zaprzestanie prześladowań politycznych, zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej, dopuszczenie wszystkich polskich stronnic demokratycznych do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych, zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej, zapewnienie masom pracującym współkierownictwa i kontroli nad całą gospodarką narodową oraz warunków materialnych zabezpieczających byt rodzinie i osobisty rozwój kulturalny. W listopadzie 1935 roku Braun razem z żoną został aresztowany w Cieszynie pod zarzutem próby nielegalnego przekroczenia granicy. Odzyskawszy wolność w marcu 1936 roku, został redaktorem Tygodnika Warszawskiego. Na jego łamach pisał w 1938 roku. Jak z ekstatycznej, rozszalałej rzeczywistości, walczącego z tajfunem okrętu, z grzmotu wichrów, ciemnych ścian pędzącej wody, krzyku załogi i gwałtownego bicia serc ludzkich, ostaje się tylko spustoszony wrak, milczący w słońcu, z dziobem zarytym w skałę. Tak z epopei powstańczej Warszawy pozostał tylko sterczące żebra ruin, niby kadłub Tytanika wyrzucony na brzeg historii. Podziurawiona wieża drapacza, skruszona wartownia pasty, osmalone fasady miodowej czy mazowieckiej. Tak więc wygląda wielkość. Na imię jej wyprawa krzyżowa, tragedia Cezary, szaleństwo Karola XII, Bonaparte w Italii, a potem Verdun i Monte Cassino i Warszawa. Ten ład Boży w świecie to boskie państwo sprawiedliwości i wolności. Nie jest jeszcze, ale staje się poprzez epoki i kultury, wojny, rewolucje i upadki narodów. Niewielu ze śmiertelnych umie wypatrzyć ten ład w całej jego pełni piękności, ale żyjemy po to, aby go urzeczywistniać, bo przezeń dopiero stajemy się nieśmiertelni. Jeszcze jeden fragment z artykułu Brauna opublikowanego na łamach Tygodnika Warszawskiego w 1948 roku. Polska jest prawdziwym paradoksem Europy. Z jednego punktu widzenia wydaje się ona być niczym, krajem bez przyszłości, społeczeństwem bez intelektualnej i politycznej kultury. Z drugiego punktu widzenia, z perspektywy Mickiewiczów i Słowackich, jest ona natchnieniem, prawdą, słowem stającej się historii. Nie było wszak narodu, oprócz jednych może Żydów, których by ubrano w taką aureolę nieziemskiej sławy i potęgi, jak Niemcy w micie germańskim, lecz nadprzyrodzonej piękności, porównań do Matki Bożej i do Chrystusa Narodu. Kto tu ma rację? Wydaje mi się, że jest to owa para zdań sprzecznych z logiki formalnej. Antynomia dwóch faktów, jednako możliwych, które rozwiązanie zależy od nas samych. Po zlikwidowaniu przez komunistyczne władze Tygodnika Warszawskiego Braun został 3 września 1938 roku aresztowany wraz z żoną w Zakopanem. Skazany w 1951 roku przed sąd wojskowy w Warszawie na karę dożywotniego więzienia
Odsiadywał wyrok na Mokotowie i we Wronkach. 2,5 roku spędził w więziennym szpitalu, chory i cierpiący na utratę wzroku w jednym oku. Pomimo choroby wygłaszał odczyty dla współwięźniów, tworzył wiersze. Fragment napisanego w więzieniu poematu Moja matka. Przez drzwi więziennej celi, szczeliną wąską jak sztylet, białej koperty gołąb, spytali o nazwisko. W sercu masz tępy gwóźdź, zaczekaj jeszcze chwilę. Trzeba otworzyć, poczytać, a ty już naprzód wiesz wszystko. Gdy piszę do ciebie ten list ostatni, ona śpi sobie cichutko, jakby młodsza wiele lat, w swoim słonecznym kąciku. Na biureczku fotografie, nasz ojciec, syn, córka z wnuczką, jest i twoja, a przed nią bukiet czerwonych goździków. Tak dawno jakby wczoraj, dziś właśnie rok upływa, jej już nie ma. A przecież tak bardzo chciała doczekać. Czyż mogło być inaczej? Stara już była siwa. Taki jest finał melodii życia każdego człowieka. Teraz już tylko we śnie. Wiem, że przyjdzie jak co dzień. Uśmiechnie się. A w dzień już nigdy jej nie zobaczę. Chyba, że pójdę na cmentarz. Wszak tylu na wolność wychodzi. Na szarym polowym łóżku skulony więzień płacze. I jeszcze jeden fragment więziennego utworu Brauna. Litania do Ducha Świętego. Ostatnio nadzieja katowanych, dziś wzywamy Ciebie. Ostojo wierna męczenników, dziś wzywamy Ciebie. Pocieszycielu tej ziemi, dziś wzywamy Ciebie. Pogromco naszych zwidzeń, dziś wzywamy Ciebie. Boże, piekło się rozwiera pod nogami, Panie, imię Twoje paraklet, duch pocieszenia, przypomnienie prawdy. Na ostatnich bastionach tych okopów z wytężeniem wielkim Cię czekamy. Duchu Święty, na czoła naszej najdrapieżniej spadnij i pociesz. Pociesz myśl truchlawą naszą. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Brown wyszedł na wolność w maju 1956 roku. Pomimo ciężkiej choroby powrócił do pracy pisarskiej i aktywności społecznej. Był wiceprezesem Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Klubu Inteligencji Katolickiej, nieoficjalnym ekspertem w pracach II Soboru Watykańskiego, doradcą prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. W 1965 roku osiadł w Rzymie. Współpracował z sekcją polską Radia Watykańskiego. Występował z odczytami na licznych zjazdach i sympozjach międzynarodowych. W okresie powojennym Brown opublikował kilka tomików poetyckich oraz kilkanaście tomów esejów. Więc będę mówił z sobą. Jeśli nikt słuchać nie chce, moim największym słowem ugodzę w mózg po drzewce. I zatknę się jak masz na ziemi, jak na okręcie, abyś mnie dostrzegł ty, coś chcił mnie niemowlęciem. Ja wiem, że pyszne są twoje gwiazdy i twoje słońca, że dobrze jest spędzić w bryłach huczących od gorąca, że to ty w ludach się mrowisz, że to ty szumisz w wichrze, że z ciebie grom wybucha, z ciebie są pieśni najcichsze. Ale nam trzeba było dać takie słowa olbrzymie, by można nimi wykrzyczyć twoje dławiące imię. Nie te ubogie dźwięki, nie te grzechotki gardę, ale jak organ grzmiące i jak złom stali twarde. Słowa, od których się włosy zapalają na czaszkach, słowa w rozwianych piórach, słowa w czerwonych paszczach. Jerzy Braun zmarł 17 października 1975 roku w Rzymie.